Co najbardziej zarezonowało dzisiaj podczas tej debaty? Co cię zaskoczyło, nie wiem, zdziwiło, zasmuciło? To znaczy, na pewno zdumiewa mnie przekonanie jednej i drugiej strony o słuszności swoich racji. W sytuacji, kiedy w jednym przypadku to nie do końca widać działa, czyli ten system tak naprawdę się nie sprawdza do końca, i z drugiej strony... Mówisz o systemie? Mówię o systemie w tej chwili, który mamy. Aha. I mówię, a z drugiej strony przedstawiciele JOW-ów absolutnie są przekonani, że to, co proponują, będzie receptą na wszystko. Nie wiemy, nie mamy tej pewności takiej, prawda? Stąd no, to mnie dziwi, zdumiewa i zastanawiam się, co wtedy, jeżeli z jednej strony mamy to, co mamy, prawda, nie działa, a z drugiej strony przyjdzie coś nowego i też nie zadziała, co ci wtedy panowie powiedzą w czasie takiej dyskusji. A co twoim zdaniem powinno być teraz zrobione? Moim zdaniem musimy powołać, znaczy tak naprawdę musimy zacząć debatę o zmianie w ogóle przebudowy państwa, prawda? I to nie tylko w ramach partii politycznych, ale i również INSPRO, prawda, ruchy obywatelskie, różne stowarzyszenia. To musi być taki okrągły stół, ale obywateli z politykami, a nie polityków samych. Prawda? Kiedyś, te 25 lat temu, debata toczyła się tak naprawdę z obywateli z obywatelami, tak? Bo Solidarność to był ruch obywatelski wtedy i z politykami, czyli komunistami, a w tej chwili mamy troszeczkę podobną sytuację, czyli mamy polityków i mamy obywateli. I chyba jest czas ku temu, żebyśmy bez wielkich awantur, takie jak kiedyś były, siedli wspólnie i przedyskutowali to, co w tej chwili, to jak ma następne 25 lat funkcjonować Polska. Dziękuję bardzo. Dziękuję.